kochani, witam wszystkich gorąco i serdecznie na kanale Monami oraz w kolejnym dziennym vlogu. Słuchajcie, ja w ostatnim czasie różne filmiki się pokazywały. Tak w sumie chyba pomyślałam, że mało do Was mówię, a było parę, może nawet nie parę, a paręnaście komentarzy, że lubicie mnie słuchać, że ciekawie opowiadam. I myślę, że dzienny vlog umożliwia to, żeby coś tam z siebie wyrzucić, coś poopowiadać ciekawego albo stworzyć możliwość do tego, żeby się troszeczkę pośmiać. Słuchajcie, dzisiaj tak ogólnie to chciałabym Was zaprosić na małe sprzątanko, bo trzeba trochę poogarniać, słuchajcie, wszystkie kąty, także na pewno dzisiaj będziemy sprzątać. Na pewno, słuchajcie, chciałabym Wam tu pokazać tą serię, oczywiście znowu będzie u mnie na odwrót, tą serię ze sklepu Action, Boże, ja mam zaniki pamięci. I to jest, ja to Wam pokazywałam na którymś z filmików, właśnie na przeglądzie, o chyba ostatnim z Actiona. Jest ten płyn, słuchajcie, jest rewelacyjny. Po pierwsze, prześlicznie pachnie. Po drugie, słuchajcie, on ma w sobie, mam wrażenie, tu jest tak drobno, słuchajcie, na dziubdziane literkami, że no wybaczcie mi, ale ja już tego nie rozczytam. Ale ogólnie powiem Wam moje odczucia, bo już jak widzicie, testuję ten płyn, mam go pierwszy raz. Ten płyn, słuchajcie, kosztował 5,55. Pamiętam tą cenę, bo jest ona mega taka charakterystyczna, zarówno tego, jak i tego płynu. I tak, ten płyn, słuchajcie, ma coś w sobie takiego, jakby trochę jakby z wosku. I ja, moje meble, słuchajcie, w kuchni tak błyskawicznie czyszczę tym płynem, że to jest aż niewiarygodne. Nie mam żadnej współpracy z tym, także żeby tutaj nie było jakieś, że coś tam na siłę komuś wciskam, absolutnie. Ja testuję, bo ja po prostu lubię środki, które mi pomagają jakby w sprzątaniu, a nie utrudniają życie, bo ja chcę to zrobić szybko, a nie żebym ja ze szmatką po prostu stała przy jednej szafce i wiecznie mazę, wiecznie jakieś kółka widać, wiecznie jakieś coś. Nie. Więc dla mnie ten płyn, słuchajcie, to jest hit, naprawdę. On sobie, mam wrażenie, ma trochę jakby odrobinę wosku. I nim jak się psiknie, i obojętnie czy szmatką, czy papierem, momentalnie 2-3 razy i już to zasycha. I jest nie to, żeby jakieś właśnie mazy się tworzyły, tylko robi się taka powłoka, słuchajcie, genialna, taka śliska jakby. I nie ma w ogóle tego efektu właśnie takich kółeczek, mazów, czy czegokolwiek. Więc to jest dla mnie hit i ja, jeżeli to zużyję, na pewno do tego wrócę i już, słuchajcie, moja córka i moja przyjaciółka chcą to kupić i już mnie prosiły, że jeżeli będę znowu w Action, żeby im po prostu ten płyn kupić. I to jest płyn uniwersalny, więc to nie jest tylko, że jakby do czyszczenia szafek, to jest ogólnie do czyszczenia wszystkiego. Ja muszę ogólnie jeszcze przetestować, zobaczyć, jak to będzie się zachowywało, słuchajcie, na kabinie w łazience, czy też ten płyn sprosta temu wyzwaniu, bo jak wiecie, w kabinach prysznicowych jest ten osad z wody, a u nas woda jest dramatyczna, więc tego białego jest bardzo dużo. No i dodatkowo, wiadomo, jakieś tam płyny do mycia czy żele wchodzą również w zabrudzenia tych szklanych drzwi. Więc jestem ciekawa, bo tego jeszcze właśnie nie próbowałam właśnie na szybach czy przy myciu okien, jak i właśnie tak jak wspomniałam, przy kabinie prysznicowej. Natomiast ten drugi płyn, znowu na odwrót, za co Was z góry przepraszam, to jest, słuchajcie, i on też kosztował 5,55, też jest z Action i to jest z limonką i czarnym pieprzem. Też pięknie pachnie i słuchajcie, też przecudnie myje szklane powierzchnie, naprawdę. On tu co prawda pisze, że to jest kitchen cleaner, czyli do kuchni, środek do kuchni, ale ja nim, słuchajcie, już czyściłam szyby, w sensie tak wiecie, nie żebym myła szybę z jednej i z drugiej strony, bo wiadomo jest pora roku jaka jest, ale na przykład lustro, czy właśnie też próbowałam na szafki tym przemyć, czy kabinę prysznicową, czy mam też szklane drzwi,
w domu. Więc ten środek, słuchajcie, to jest kolejna perełka, którą gorąco, ale naprawdę gorąco polecam, jeżeli ktoś chodzi do Akszyna, ma ten sklep, bo wiem, że dużo osób w ogóle w swoim mieście nie ma Akszyna, ale jeżeli ktoś szuka jakiegoś fajnego właśnie środku, słuchajcie, to te wszystkie kliny, jakieś tam Kleenexy, Johnsona i tak dalej, umywają się. To tamte środki są drogie i ja uważam, że są przereklamowane i nie są tak fantastyczne jak te za 5 zł, słuchajcie. Naprawdę polecam gorąco jeszcze raz. Pokażę, to jest taka seria właśnie Boże, nie różowy, zielony, limonkowy taki kolor. I z tej, nie wiem, co jeszcze jest z tej serii, bo jak byłam ostatnio, to były właśnie tylko te różowe. A jeszcze gdzieś tam kiedyś, jak byłam, to właśnie kupiłam tylko i wyłącznie ten płyn z jakby, no, wzięłam tak po prostu, bo mi brakowało płynu właśnie do kuchni, tak żeby te moje meble tutaj przeczyścić, czy płytę. I słuchajcie, ja to po prostu przetestowałam i jest genialny. Także rozgadałam się na temat środków, słuchajcie. Ale jak ktoś właśnie szuka i chce taniego i fajnego, to naprawdę polecam. Nie będziecie żałować. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? No i tak, słuchajcie, to dzisiaj będziemy coś tam, trochę pomyjemy podłogi, trochę poodkurzamy, jakieś tam kurze razem pościeramy. Może wypijemy razem jakąś kawkę, ja sobie kawkę zrobię i postaram się do Was coś tam jeszcze powiedzieć, żebym się wygadała do Was, bo ja nigdy nie mam okazji, staram się przy tych moich, słuchajcie, filmach tam o Pepco, czy jakieś przeglądy półek, czy coś. Staram się jak najmniej mówić, żeby tam mnie nikt nie atakował, że za dużo gadam. No, a w dziennym vlogu, słuchajcie, to myślę, że high life i mogę robić co chcę i po prostu będę gadać dużo, bo mam Wam dużo do opowiedzenia i co tam, nie? I dzisiaj może chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, zdradzić przepis na pastę jajeczną, którą sobie często robię do kanapeczek do pracy, znaczy często. No jak tam mi się zachce, bo jak mam smaka, nie? No, to robię sobie właśnie pastę jajeczną, więc zdradzę Wam dzisiaj przepis na to. Bardzo prosta, szybka do zrobienia, fajna, smaczna. Jeżeli ktoś tak nudzi się komuś jajko, że a jajko, łe, no to myślę, że taka pasta jest super rozwiązaniem, bo można tam troszeczkę zdziwiać w niej, można sobie później na kanapeczkę różne rzeczy, ale to dobra, później Wam poopowiadam, żeby nie wyprzedzać faktów. No, a teraz, kochani, nie ma chyba co przedłużać. Bierzemy się, słuchajcie, za sprzątanie, także jeżeli Was taki temat dzisiejszy interesuje, to zostańcie ze mną, posprzątamy, porobimy troszeczkę porządków, poodkurzamy kurze, także zostańcie ze mną, jeżeli Was taka właśnie tematyka vlogu interesuje, zapraszam.
posprzątane. Urobiłam się dzisiaj masakrycznie. Wy widzicie tylko to, jakby ja robię tylko taki zarys, wiecie, bo nie chcę was zanudzać, bo wydaje mi się to nudne, jak ktoś sprząta, szoruje na kolanach i tak dalej, więc ja wam tylko pokazuję jakiś tam wycinek z tego całego mojego sprzątania. Mam dużo, 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 dużo do ogarnięcia, więc jest tego sporo, no a dwa, że jeszcze to w przyspieszonym tempie, więc wydaje się to, że to 3 minutki i wszystko wysprzątane, ale uwierzcie mi, po prostu wysprzątać całą chałupę tak na raz to jest no mega wyczyn. 140 metrów, no to wiecie, to jest trochę sprzątania, nie? No ale nie narzekam, bo inni by tak mogli powiedzieć, Boże, to ja bym chciał mieć taką przestrzeń. Nie narzekam. Fajnie jest, jest przestrzeń, ale jest też co sprzątać, słuchajcie. No, ale nie ma co przedłużać. Należy mi się, słuchajcie, kawka. Robię kawuśkę i pogadamy sobie dzisiaj troszeczkę. Filiżaneczka ulubiona, ukochana przez wiele osób trafia tutaj do ekspresu. I dzisiaj, słuchajcie, robię sobie... O, tutaj klimaty kapustowe. Dzisiaj, słuchajcie, mam ochotę zrobić sobie flat white, się to nazywa. To jest takie ala coś jak cappuccino. Więc działamy, 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 robimy. Robi się kawka. I tak, przepis na ten jest bardzo prosty, na tą pastę jajeczną. Ja w tej chwili mam ugotowane 4 jajka, ale kto jak tam woli, może sobie nawet 6 i 8, w zależności ile osób. Ja ugotowałam 4. Te jajeczka trzeba będzie zetrzeć na tarce, na grubym oczku. I później dodajemy, słuchajcie, musztardę, obojętnie jaka, nie musi być delikatesowa. Kto tam jaką uwielbia, jaką lubi, to ja tu nic nie narzucam. Ja akurat mam właśnie delikatesową, mam majonez winiar, bo ja jakoś bardziej za tym majonezem jestem, nie tego kieleckiego, jakoś mnie strasznie zgaga po tym kieleckim pali, więc ten jest jakiś taki delikatniejszy, więc używam zwiniar. No i później, słuchajcie, do ozdobienia kanapeczki jakiś pomidorek i tu mam paprykę konserwową, to pokażę wam tam po prostu dla ozdobienia kanapeczki, ale to już według uznania. Także przechodzę do starcia tych jajek na tarce na grubym oczku. No i tak, mam tutaj już starte jajka na grubym oczku, na tarce. No i teraz, słuchajcie, dodaję, zobaczymy jak to, na razie dodaję łyżkę majonezu. Zobaczymy jak, czy wystarczy, ale już widzę, że nie. Mieszamy to. Zapasową łyżeczkę, żeby w razie czego właśnie się doposiłkować. Więc musicie sobie to po prostu tak dwie łyżki, myślę, że spokojnie. Jeżeli ktoś się odchudza, to jak najbardziej można sobie zrobić to z jogurtem naturalnym. Też bardzo, bardzo fajnie, słuchajcie, smakuje. Także niekoniecznie trzeba to robić na majonezie. Ja akurat się nie odchudzam, więc robię to na bazie majonezu. No i słuchajcie, tu już nam taka masa powstała. Do tego, słuchajcie, dodamy łyżeczkę musztardy, żeby zaostrzyć troszeczkę smak, bo nie mam niestety dzisiaj szczypiorku, ale idealny do tego jest szczypiorek. Dużo szczypiorku, słuchajcie, jak dodacie, to jest po prostu no mega, 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 po prostu jest mega. Tak, wymieszane. Dodajemy jeszcze do tego, słuchajcie, sól i pieprz, bo o tym zapomniałam powiedzieć. Także do smaku, do smaku. Każdy sobie po prostu, słuchajcie,
dodaję według własnego uznania, ktoś lubi bardziej na ostro, no to daję więcej pieprzu. Jak ktoś lubi bardziej łagodny, to mniej pieprzu. Sól oczywiście według uznania. Do smaku każdy sobie po prostu dostosuje. No i słuchajcie, ja tu muszę się zaposiłkować jeszcze jakąś inną łyżeczką, bo muszę to spróbować. No, już jest dobre. Słuchajcie, jeżeli ktoś lubi bardziej ostro, można dodać dwie łyżeczki musztardy, nie ma problemu. Ja akurat nie lubię ostrych rzeczy, więc mnie, słuchajcie, jedna łyżeczka na te cztery jajka jak najbardziej wystarczy. Też zależy od tego, jaka ta musztarda jest. Jak mamy bardziej ostrą, no to wiadomo. Ta delikatesowa jest łagodniejsza, więc to chodzi tylko o to, żeby ten smak tak zaostrzyć, bo jajka, jak wiecie, są takie mdławe. No i co? I słuchajcie, ja to układam na kanapeczkę tą pastę i zaraz Wam pokażę, jak to ładnie wygląda. No i moi drodzy, kanapeczki już wysmarowane, posmarowane pastą jajeczną. Ja tak dość obficie tutaj dałam dla pokazania. Jedna kanapeczka jest z pomidorkiem, druga jest zrobiona z papryczką. No i powiedzcie, czyż to nie wygląda mega smakowicie. Naprawdę jest bardzo prosta ta pasta do zrobienia. Bardzo fajnie, genialnie smakuje. No i słuchajcie, tutaj pole do manewru, jeśli chodzi o tą pastę, to tak jak mówię, kto z czym woli. Można po prostu, aha, i w ogóle co najważniejsze, ja nie smaruję już kanapek masłem, bo uważam, że dodając majonez, to już jest bomba kaloryczna i nie ma potrzeby dodawania masła. Więc tutaj jak najbardziej można sobie na to dać mniej, na chlebek można mniej posmarować tej pasty, dodać szyneczkę na to, pomidorek. Można bez szyneczki, samą, naprawdę smakowicie smakuje, wyśmienicie, a ja jeszcze polecam dodać właśnie, jeżeli ktoś ma dostęp, bo ja niestety w sklepie nie udało mi się zakupić szczypiorku, ale ze szczypiorkiem, słuchajcie, no jest genialna ta pasta, także gorąco zachęcam, namawiam do zrobienia, spróbowania, jeżeli ktoś nie zna tej pasty jajecznej. Jest przepyszna i naprawdę jajko pod taką postacią jest, wygląda, smakuje naprawdę wyśmienicie, wyśmienicie. Także jeżeli ktoś nie zna, zachęcam do spróbowania. No i kochani, jestem ciekawa, jak się Wam mój przepis na pastę jajeczną podoba. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy znaliście tą pastę, czy słyszycie pierwszy raz. Także jestem ciekawa. Czy będziecie próbować, czy znacie, czy Wam ogólnie smakuje. Ja jestem smakoszem akurat, jeśli chodzi o tą pastę od dziecka, więc no, ja sobie ją często robię i tak jak wspomniałam, ze szczypiorkiem. To ja uwielbiam po prostu najbardziej, bo gdzieś ten smak taki, wiecie, tego szczypioru, taki ostrawy, albo czasami jak jest cebula dymka, to też właśnie cebulki, dymki tej zielonej dodam do tego i perfekto, mówię Wam. Także ja, słuchajcie, dopijam kawkę. Dzisiaj mi, słuchajcie, jakoś mega mi smakuje z tej filiżaneczki, słuchajcie. Także kto pije ze mną kawkę, to pozdrawiam Was. Co ja chciałam powiedzieć? Słuchajcie, ja Was przepraszam, że na moim kanale nie serwuję ani nie reklamuję żadnych książek. Ja niestety... Nie chodzi o to, że jestem jakoś negatywnie nastawiona do książek. Uwielbiam książki, ale jak wiecie, jestem aktywnie, aktywnie zawodowo, więc ciężko mi po prostu, słuchajcie, czytać te książki, bo żywcem no, nie mam czasu, nie mam kiedy. Teraz jeszcze do tego, do mojej pracy doszedł właśnie, doszła sprawa związana z nagrywaniem, prowadzeniem kanału Instagram, no po prostu żywcem, słuchajcie, brakuje mi czasu i tak to uważam, że kuleje u mnie wiele rzeczy, chciałabym poprawić, ale no słuchajcie, doba ma tylko 24 godziny i ubolewam nad tym, jakbym miała 36, to myślę, że jeszcze fajnie by było, jakby, żeby tych parę godzin jakby do tego wszystkiego
dociągnąć i może by mi się to wszystko zamknęło, a tak, słuchajcie, raz, że wydajność człowieka też jest jakaś ograniczona, a dwa, że no czas. Także słuchajcie, jak ja przykładam głowę do poduszki, to mam odpływ nawet nie wiem kiedy. Chyba, że jestem jakaś podenerwowana albo wieje wiatr, no to taki, bo u nas, wiecie, halny, nie? To faktycznie gdzieś tam przerzucam się z boku na bok i z tym spaniem jest u mnie różnie. Ale generalnie jak właśnie jest taki normalny powiedzmy tryb, to i już naprawdę moje zmęczenie jakby osiąga epogeum, to wówczas po prostu, słuchajcie, mam odpływ, nie wiem kiedy, nie wiem jak i w ogóle, także śpię jak sarenka i na te książki, słuchajcie, żywcem nie mam czasu. Aczkolwiek dostałam książkę, tylko tak zaglądam, nie wiem, czy ja mam gdzieś tutaj w zasięgu wzroku, ale znalazłam tą książeczkę. Słuchajcie, tą książkę Zostań moim aniołem i to jest Gabriela Gargaś. Wiem, że znowu jest na odwrót, że litery są ale nie umiem sobie z tym moim telefonem, słuchajcie, poradzić. Także musicie mi wybaczyć. No i słuchajcie, jest to taka lekka opowiastka o szczęściu, decydują czasami drobiazgi, kubek gorącej herbaty w mroźny wieczór, dłoń troskliwie poprawiająca zawiązany w pośpiechu szalik. Ja, słuchajcie, przyznaję się, przeczytałam raptem od świąt 10 stron, więc no, mam tyły. No ale co tu, słuchajcie, no powiedzieć mogę na swoje usprawiedliwienie, pracuję. Prowadzę kanał, do tego Instagram, słuchajcie, na to wszystko mi żywcem brakuje czasu. Masę czasu mi pochłania odpisywanie na wasze komentarze. Jest ich ogrom, więc no słuchajcie, jakby mi jeszcze dano gdzieś, no nie wiem, chociaż ze 2-3 godzinki, to myślę, że spokojnie bym te 2-3 godzinki wykorzystała. Więc zazdroszczę dziewczynom, które, słuchajcie, mają czas na poczytanie książki, na jakieś zrobienie sobie spa i tak dalej. Ja nie mam na to czasu, słuchajcie, żywcem nie mam na to czasu. Więc pocieszcie mnie, pocieszcie mnie, aczkolwiek no... Spróbuję chociaż dzisiaj może mi się uda właśnie zrobić sobie gorącą herbatkę. Zamiast włączać telewizora, to spróbuję właśnie zapalić sobie jeszcze świeczunię. No i poczytam tą książkę, zagłębię się, żebym mogła wam za jakiś czas zdać relację, czego dotyczy ta książka i jaka treść, czy fajna, czy nie fajna, także wam... Myślę, że będę miała okazję za jakiś czas zrecenzować tą pozycję. Słuchajcie, ja wezmę i załączę to światło z góry, bo tu będzie co prawda znowu pływało to, no ale żeby było lepsze światło. Powiem wam tak na koniec taką anegdotkę, która mi chodzi ostatnio po głowie. Słuchajcie, ja tak, żeby was rozśmieszyć troszeczkę. Pracowałam kiedyś, lata temu, w takiej firmie, która robiła takie metalowe rzeczy, nazwijmy to, tak? Więc generalnie, no było tam kilka pań, ale ja się zajmowałam troszeczkę tam w księgowości, troszeczkę z dokumentami, jeździłam, gdzieś tam zawoziłam, jakieś zaopatrzenie robiłam w firmie, więc tym samochodem trochę też się poruszałam. No i słuchajcie, a w tej firmie właśnie te różne tam żelastwa wozili panowie ciężarówkami, no i w tej miejscowości, gdzie ja pracowałam, to mieli tam jedną jakby taką stację benzynową, gdzie tankowali te ciężarówki, no i tam zawsze właśnie, i tam, żeby już te dane były do firmy podane i tak dalej, więc tam ci panowie, słuchajcie, zajeżdżali, no i tankowali. No i ja któregoś razu też swoim autem podjechałam tam właśnie na tą stację, no i zatankowałam auto i podchodzę tam do okienka, no i wiecie, okienko takie malutkie jak w kiosku ruchu, nie? No więc prawie tam, że na klęcząco. No i był tam taki pan
Taki pozytywny pan. No i ten. No, ja już tam jeździłam jakiś czas, więc wiecie, znałam tego pana tak, że dzień dobry, co tam ten. No ale ten, nieważne. W każdym bądź razie, słuchajcie, zatankowałam to auto, podchodzę do tego okienka, no i tam się pan pyta, jakie dane tam podać, NIP i tak dalej. Podaję ten NIP, no i tam potwierdza firmę, oczywiście, tak. No i później się pyta, czy odbierającym jest pan Zając. Ja taka konsternacja i mówię temu panu tak. Przepraszam pana, czy ja wyglądam na zająca? No mówię wam, jak ten pan się zaczął śmiać. On się tak zaczął śmiać, że nie mógł się opanować przez dobre 5 minut. Słuchajcie. Bo ten pan, który tam przede mną tankował, miał na nazwisko Zając, nie? No i w związku z tym on chyba pomyślał w dwojaki sposób: Zając jako zwierzątko, a dwa, czy ja wyglądam na pana zająca, nie? Więc no mówię wam, on kulał się tam ze śmiechu, kulał się, po prostu się kulał, nie mógł się opanować. I ja zresztą przy tym okienku też, no po prostu śmialiśmy się oboje. Nie wiem skąd mi się to bierze, no ale tak mam, że czasami włączają mi się jakieś takie klimaty, żeby po prostu zażartować. No ale pana rozbawiłam i miał przynajmniej fajny dzień, więc takie coś chciałam wam opowiedzieć, że właśnie o panu zającu. No i pan później stwierdził, że nie, że nie wyglądam na zająca. No więc takie historie różne właśnie w swoim życiu miewam. Jak mi się coś przypomni, to wam będę po kolei opowiadać. No, dobra, myślę, że już nie ma co dzisiaj przeciągać, żeby was tutaj nie przynudzać. Myślę, że się dzisiaj wygadałam. Wy mieliście okazję mnie troszeczkę posłuchać. Także jeżeli się wam podobało, oczywiście łapeczki w górę, to bardzo motywuje. Jeżeli ktoś trafił z przypadku na ten mój vlog sprzątająco-pogadankowy, no to oczywiście zapraszam cieplutko do subskrybowania. No i zapraszam również do przestrzeni instagramowej. Tam mnie też również można znaleźć. Także zachęcam do serduszkowania, lajkowania, czy jak to zwał, tam jak zwał. Także słuchajcie, tym akcentem już dzisiaj kończę dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy filmik podobał. Piszcie oczywiście, komentujcie jak najliczniej. Jeżeli macie jakieś tam, nie wiem, sugestie, uwagi, to również przyjmuję takie rzeczy na swoją klatę. Także kochani, żegnam się z wami już dzisiaj. Było mi bardzo miło do was troszeczkę poopowiadać. Żegnam się z wami i do zobaczenia, kochani, do następnego. Pa!